która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Święta to tylko strata czasu. Ale nie mają co jeść. Dobra, nie pobierają. Nie pobierają. Kołem nie zamieca życia. Ogniwo! To mój jeden grzech. Nie mogę znaleźć sobie miejsca w domu. Tak, bo to tak. Chyba by się z jego śmiercią. Tak pusto dookoła. Będziemy tam często chodzić. Obiecałem, że co niedziela będziemy go odwiedzać. Duch, błagam cię! Pozwól mi się zmienić! Nie chcę, aby przyszłość wyglądała tak, jak mi pokazałeś! Duchu! Proszę cię, duchu!